Zagrywka Pyziaka. Oliwia Różański ze mną, z nami, z Państwem. Dobra. Mecz 3-1 tym razem, ale to chyba nie najważniejszy wynik, tylko najważniejsza gra. Jak nam poszło? Myślę, że bardzo pozytywnie. Tak jak wczoraj zagrałyśmy dobrze, to myślę, że dzisiaj utrzymałyśmy ten poziom i to było widać. Znowu dobrze zagrałyśmy ogólnie wszystkie jako zespół i myślę, że tylko na razie na to trzeba patrzeć pozytywnie i się przygotowywać do następnego turnieju. Jeszcze właśnie trochę pracy, następny turniej we Włoszech, Serbia, Włochy i przypomnij? No ten turniej ogólnie. Tak, tak. No ogólnie, czy to będzie ostatni sprawdzian przed mistrzostwami tak, świata? Tak, na pewno. To są ciężkie drużyny jakby, więc myślę, że trzeba się przygotować na ogólnie na dobrą walkę. Ale tak jak dzisiaj patrzę na ten zespół, to wierzę w to, że możemy bardzo dużo, także nie boję się. I wierzę w to, że możemy jeszcze dużo osiągnąć. A czy już trochę tych, że tak powiem, emocji mistrzostw świata, czy atmosfery czujecie, że to już się zbliża? Ja oczywiście nie mówię o żadnej presji, tylko wy w drużynie, czy już czujecie to, że to najważniejsze wydarzenie już jest bliziutko? Myślę, że tak, da się to czuć, szczególnie, że gramy właśnie na takiej hali, gdzie dużo kibiców miało okazję przyjść i kibicować, dlatego że właśnie dlatego można już powoli zacząć czuć te emocje i tą atmosferę, także nie możemy się doczekać i wierzymy w to, że będzie dobrze. Podczas meczu Polska, Stany Zjednoczone, tutaj w Spodku wyszukiwałem na trybunach, widziałem kilka dziewczyn, powiedz mi, gdzie siedziałaś, w którym miejscu? Niestety w pokoju przed telewizorem, dlatego że nie było już biletów, ekstra biletów, także szkoda bardzo, bo chciałam przyjść, no ale taki mecz każdy chyba chce obejrzeć, także to jest zrozumiałe. Czy jakiś apel robimy, że dla Oliwii mają zawsze się znaleźć 4 bilety? Na następny raz byłoby fajnie. Na finał poprosimy bilety dla Oliwii. Bardzo fajnie, dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Nie wiem, czy się zobaczymy przed mistrzostwami świata kobiet, a jak nie, no to dajcie tam popalić. Dobrze, zrobimy tak. Dziękuję bardzo.